Celowo czy niecelowo? W każdym razie początek sezonu piorunujący. Przecież oba zespoły przede wszystkim między sobą prowadzą od lat walkę o medale z najcenniejszego kruszcu. Ostatnie trzy pojedynki w superfinałach spowodowały, że na każdy kolejny czekamy z zapartym tchem. Kto faworytem w sobotę? Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Gdynianie to najbardziej utytułowana drużyna w naszym kraju, która wbrew wszelkim zapowiedziom całkowicie zdominowała pierwszą dekadę istnienia PLFA. Panthers natomiast rozwijają się zdecydowanie najprężniej dzięki swoim osiągnięciom. Panthers przyćmiły w zeszłym roku swojego gdyńskiego rywala, mimo że ten wcale nie zanotował aż tak słabego sezonu. Przypomnijmy, Seahawks ponieśli tylko dwie porażki. Sobotnie starcie to także rywalizacja dwóch wyjątkowych futbolistów, którzy mieli niedawno okazję zagrać w jednej drużynie. Jakub Mazan z Seahawks i Patryk Matkowski z Panthers wzięli udział w prestiżowym meczu Stany Zjednoczone kontra Europa, który odbył się w Karolinie Południowej. W obu klubach doszło do zmian w porównaniu z poprzednim sezonem. Wrocławianie ściągnęli tak utalentowanych futbolistów jak Filip i Jakub Kłoskowscy, Hubert Ogrodowczyk oraz Adam Nelip. Natomiast w Seahawks postawiono na rozgrywającego Zandera McKina. Z kolei po drugiej stronie piłki ujrzymy linebackera Granta De Palme. Początek spotkania w sobotę o godzinie 14 na stadionie w Gdyni.